Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Walking Dead Mission. Tak, to jest już trzeci, ostatni epizod. I na tym skończy się właśnie historia naszej tutaj bohaterki. Jak widzimy, to są chyba jej dzieci. Może w końcu się dowiemy, co się z nimi stało i czy żyją, czy nie żyją, jak to tam dalej wyglądało. No, jestem tego strasznie ciekawa. No to dobra, zaczynamy. No, a ja standardowo zapraszam Was na G2. Link macie w opisie filmu. Poprzednio w grze. O, to było w pierwszym odcinku. Randall should be the one laying there, not your brother. I'm not leaving you behind. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Michonne, what is it? Byłam ciekawa, czy pokażą mój wybór. W ogóle ten wybór mi się nie zapisał i musiałam końcówkę epizodu przechodzić teraz jeszcze raz, przed chwilką. Bo wyskoczył mi komunikat, że właśnie tamten odcinek jest niedokończony, nie wiem dlaczego. I że wybory mogą być losowe. A nie chciałam losowych wyborów. Może rozmowę delikatnie inaczej poprowadziłam, ale zabić go zabiłam znowu. To są nasze dzieci. Czemu są martwe? Tak od razu się dowiemy, że są martwe? Nie, no... Wszystko by było za proste. Dwa tygodnie wcześniej. No to jeszcze na łodzi byliśmy. Jeszcze byliśmy bezpieczni. Hope you're not thinking about jumping. Yeah. If you do, I'm gonna have to come in after you. Not looking forward to that. Water's gonna be an ice bath. Really, you'd come after me? You're one of us now. And I can't be the only brains around here. Oh, freezing my ass off. Nie wiem, czemu pod pokład nie zejdziecie. Coffee will warm you up. Go on. Bądźmy mili. To nasze początki, można powiedzieć, nie? God damn, Oak. You can't call it coffee when more than half. You sound like my ex-wife. She was more of a rum girl. Hey, City! Did you hear the one about the kittens who took over the boat? What? Oh, no, Birdo, no. It was a mutiny. Birdo, just stop it now, okay? I'm warning you. Damn. I despised a lot of them when I first got on board, but they grow on you. Like mold, they are. Nah, sorry, that's shit, isn't it? They're growing on me, too. Kind of nice that people can still joke around. It's a fine line between the court jester and the village idiot. You can guess which side I think he's on. Dobrze, musiałam odpowiadać na to. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. Lot of fat and happy people. But then a young girl got taken. We followed a trail. It wasn't hard with all the blood.
ended up cornering the people who took her in this warehouse. All 10 of us went in. Only I came out. You did the right thing. And it got my brother killed. The right thing can kiss my ass. To lepiej, żebyście obaj zginęli bez sensu. Ways up the coast. He saw that look on my face and he offered me a job. Didn't ask any questions. Didn't turn me away. Just welcomed me in. I don't always get Pete, but I'm glad people like him still exist. I'll drink to that. Well, I think Berto's little routine is winding down, so we can finally play cards. Care to join us? It'd be nice to have you there. Besides, none of us can remember the rules. So, it'd be the most, unique game of Go Fish you've ever played. Jakich poznaliśmy, wydawali się życi, nie? Więc raczej ona mędą nie było. You might regret it when I win that machete of yours. To moja maczeta, nie dostaniesz mojej maczety. Are you sure you want to do this? I need to see him. No, po co ci to? On już nie ma twarzy. Przynajmniej niewiele z niej zostało. Oh God, he's dead. I should have stopped you. How could you do this? That man was tied up, defenseless. He talked about my kids. So you killed him. Fuck. I wanted this. I did, but seeing him now, I wish I'd been the one to do it. Oh, Sam. It was my dad. My family. You're not a killer, Sam. Don't become one. Tak, odciągamy ją od tego od początku. A, trupa kopać to też bym tak nie umiała. My dad isn't even in the fucking ground yet, and you want me to calm down? I didn't mean he ruined everything. He killed. I know. You don't know. Wait. You hear that? Tak, krótkofalówka. Answer me. Now. Czemu jej nie wyłączyliśmy ostatnio? Już się dziwię, że działa. Michonne? You don't want to keep me waiting. What do you want? Oh, you're gonna want to hear this. You might be sitting pretty, thinking you have the upper hand, but your luck has changed. Michonne and Sadiq. They got the rest of the crew too, Oak and Berto. Look, whatever this bitch asks, don't! Sadiq! Don't worry, they're all in good hands here. But them staying that way is up to you. So listen closely. I'm willing to trade my brother for your friends. Trup też się liczy? But anything you do to Randall, I will do to them. Do you understand? No to ładnie. No on żyje czy nie żyje, bo się rusza. Ja teraz mam problem. Look, you don't owe me anything, but please. We have to get them back. That goes both ways. Anything you do to my friends, I'll do to Randall. You better not touch him! We'll be there by sunrise. Be ready for us. A, wiecie, to z jednej strony ja bym się zawijała, żeby własny tyłek ocalić, a z drugiej... O... No, chciałabym złoga odbić, tak? Więc...
Aha, w ten sposób zaczął żyć. No ale chodzi, no to się liczy. Takiego go oddamy najwyżej. No i będzie. Taki nasz los. Wycięłam wam, kochani, intro, bo mam wrażenie, że ono jest za każdym razem takie samo, a poza tym i tak jestem zmuszona wycinać muzykę z intra, więc intra nie było. Chociaż muszę stwierdzić, że to intro jest najlepsze ze wszystkich części. Na razie. Zawsze możemy powiedzieć, że spotkał się i uderzył się w głowę, prawda? Tak było. No nie zobaczy. Dobre wyjście. If you can call that walking. Let's just hope she doesn't take it out on my guys. This better work. It will, I think. It's risky. Even if it does work, then what? No, spodziewałam się, że go tak pupnęła, że mózg mu uszkodziła i się nie przemieni jednak. Zabijmy też Normę. Zdasz jakieś wyjście. After you trade for your friends, we haul ass to the back gate and get the hell out of here. But she'd take the house. Let her have it. Wouldn't she expect us to run? So what? She knows where we are now. Hiding isn't an option. So let's just go. Where do you propose we go? I don't know. Does it matter? Anywhere would be better than here. I can't fucking listen to this. Sam, where are you going? Sam! Ja bym go mimo wszystko lepiej przywiązała, coś mi się wydaje. No, rozumiesz, że chcesz zrobić jego pogrzeb? Sam, stop! You're gonna hurt yourself. No właśnie tak. Sam, stop! Maybe you're all ready to walk away, but I'm not just gonna leave him like this. Pomóżmy jej po prostu. Tak chyba będzie najlepiej. My dad and I had to bury her here. Just the two of us. He'd want to be with her. That's all I can give him. I understand. He should be buried with your mom. But we can't focus on that right now. We have to be ready to leave. I'm not going. What? Sam, you can't still be thinking my mom is here, Paige. Everything I have of her. And Greg, if you want to leave, go ahead, but I'm not coming with you. Zróbmy na razie pogrzeb, potem pomyślimy, okej? Wow. I'm sorry. But I can't go. This house meant everything to my dad. It's all I have left. So what happens when Norma comes? We fight with everything we have. No matter what happens, thank you. I owe you my life. Sorry it took me so long to say it. No, na początku średnio byliśmy po jej stronie, nie? Powiem, że od początku odcinka teraz mam przeświadczenie, że nie uda mi się tej mojej załogi ocalić. I know it's stupid, but I have to finish this. I've got some weapons stashed in my room. Old duffel bag. Should look familiar. You should make sure everyone's armed before Norma gets here. Yeah. No, dobre, chociaż to, ale... Wow. Nie wiadomo też, ile ludzi ona ze sobą przyprowadzi, nie?
Z lodówką nic nie mogę, no. Takie czasy straszne, do lodówki nawet nie dopuszczą. A ty młody co? No? Co, zabić? And? How does it feel? It's heavy. Empty. U młodego sprawdziła. Najpierw. Can I help? I want to do something. Sure. Dobra, ładuj, ale strzelać nie będziesz. Slide in there. Round side forward. Nigdy nie lubiłam ładowania magazynka. Zawsze mnie palce od tego bolało. How could they just die like that? Greg and Dad. I thought we were safe here. What am I supposed to do? Everyone gets scared sometimes. I'm not afraid. The guy who did it killed my dad. Kolejny? Żądny zemsty? The things he said. The way he was laughing about dad. Randall is dead, James. I killed him. I heard you guys talking. There's more people coming to the house. Sam's hurt. If she... They can't hurt her too. Your sister's tough. I wouldn't worry about her too much. Here. I don't know if I'm ready. You know, to have one. Take this to your sister. Norma's on her way. Things could go wrong in a hurry. Tak mi się wydaje, będzie lepiej. She didn't always come to this. A jeśli te schizy nasiliły, nie? Dobra, czyli już wiemy. Pete i Paige, no to na piętro, oni chyba na piętrze są, no bo tutaj nic chyba innego nie mieliśmy na razie. Sprawdźmy. No dobrze by było, żeby byli uzbrojeni, prawda? Nie wiem, ja liczę, że uda nam się tą normę całą jakoś zabić i odbić załogę. No. Bałem się trochę tego, ale... Music? Kolejna schiza? Ja... Z tymi dziećmi jest nie tak, że one nie, właśnie nie biegną do tej matki. Halo. A, to ten mniejszy tu siedzi. I like that. It's pretty. My dad gave it to me. So I wouldn't have to hear the things out there. As long as I stay in my fortress, I'm safe. It keeps all the bad stuff out. I put pillows and blankets against the wall. Was this your dad's idea? Yeah. My dad makes sure I'm always safe, so nothing can happen to me. Ever. Especially not those things. I know what those monsters out there are. Jeszcze, jeszcze nam Antildona tutaj brakowało, naprawdę, w tej grze. Eats another person. Oh? I hadn't heard that one before.
No, ostatnio było Muertos, teraz Wendigo, no czemu nie? To make lots of noise. Even at night. Getting scared is normal. Really? Happens to everyone sometimes. Prawda. But my dad's not scared of them. I've been waiting for him. Where is he? Why didn't he come get me yet? I'm so sorry, Alex. Lepiej, żeby wiedział. Something terrible happened. A bad man came and hurt your dad. What? He shot him. No! I don't believe you! I want to see him. Did my dad become one of them? Yeah. It's what happens, right? No, your dad didn't become one of them. Still your dad. Bez szczegółów, słuchajcie. Czy dostał w głowę, czy gdzie? Not fair. Alex, you need to be strong, okay? I can't. Hey, keep the chatter to a minimum. Our friends are listening. Ja się boję teraz, co z tym małym się stanie. No, spójrzmy sobie. James Fairbanks, Alex Fairbanks. Tu są jakieś drzwi, czy coś tu jeszcze jest, co mi się przyda i zainteresuje. Ale ja chyba mogę wyjść, tak? Ale może te drzwi? I should leave him alone. A, bo to tego małego było, dobra, okej. Okay. Dobra, to wyjdźmy w takim razie. Ło, wow, kolejna schiza. Dzieci wybiegły stamtąd, więc może tam wejdźmy, zobaczmy, co tam dają. Więc tutaj Paige jest, dobrze. Najpierw porozmawiam z nią. Oh, hey, I didn't hear you come in. Were you able to talk some sense into her? Or do you still think digging a hole is a good use of Sam's time? I've never seen her like this. She's not thinking. I'm not gonna stop her from burying her father. You act like I'm doing this to be cruel. I get why she wants to do it, but we just can't. Not with Norma on her way. I don't know why Sam thinks she can protect her brothers here. I'll be out of your hair soon enough. Never belonged here anyway. Same as you. That's one thing we got in common. Squatters and other people's lives. This is your home. This place was never mine. It let me hang around, play make-believe. I left my real life a long time ago. Norma's gonna be here soon. If they're not ready, I won't stick around just to watch this fall apart. She's so stubborn, though. I just hope it doesn't get her killed this time. You can't leave James and Alex. They've lost enough today. I know. I'm not trying to hurt them. The Fairbanks kept me safe, but I don't know if I can do the same for them. No cóż, dobra, dajmy jej tę amunicję. Here. Jest jaka jest, ale no, niech ma czym się bronić, prawda? Dobrze, to jeszcze do Pita, ale wiecie co, myślę, że do Pita to my pójdziemy jednak w kolejnym odcinku już. Kolejny odcinek będzie ostatnim z tej serii, z tego co patrzyłam na długość epizodu. No i cóż, i się przekonamy, czy przeżyjemy, obronimy się, uda nam się ocalić naszą załogę, dowiemy się w końcu, co z tymi naszymi dziećmi, czy się nie dowiemy. No nic, przekonamy się o tym w kolejnym odcinku, więc ja wam na chwilę obecną bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.